Był on żołnierzem, choć niemal to idiota. Przez to co chwilę znajdował się w kłopotach. Z rodzinnej Pragi w świat pchnęły go przypadki prosto na fronty pierwszej krwawej jatki. Dla swych dowódców był istną solą wokół. Kopci dziś fajkę w Przemyślu i w Sanoku. Jest o nim książka. Absurdów wagon mieści. Rzuć czytelniku pełny tytuł powieści.